Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No to co, horoskopy na marzec, czas zacząć tutaj dla Was już nagrywać. Dzisiaj witam przede wszystkim zodiakalne barany, wenusowe, księżycowe, słoneczne i ascendentalne. Tradycyjnie w opisie pod filmem macie adres strony internetowej, do której odwiedzenia zachęcam, sprawdzenia swojego całego horoskopu urodzeniowego, tak abyście mieli też możliwość poszerzenia tutaj wiedzy na swój temat. Tutaj nie tylko znak słoneczny wpływa, ale warto przynajmniej swój ascendent znać, tak żeby móc też właśnie sobie te możliwość też dać, żeby właśnie się dowiedzieć o tym, w jakich planetach macie i jakie znaki tutaj posadowione, tak? Zwracam tu szczególną właśnie uwagę na ascendent, to co powiedziałam, ale także Wenus, Księżyc, no i planety osobiste. Także gdyby to czytanie dzisiaj z Wami nie rezonowało, zachęcam Was bardzo do tego, żeby właśnie iść posłuchać czytania też dla innych znaków zodiaku w tych miejscach, o których wspomniałam. Oczywiście tradycyjnie pamiętajcie o tym, że to są horoskopy, tak? To są czytania ogólne. Także one niekoniecznie będą ze wszystkimi wami rezonować. Też podchodźcie do tego z dystansem. Nie tak, że tutaj tak, ja tak powiedziałam i tak będzie, czy karty tak pokazały. To mają być przyjazne, pomocnicze wskazówki, może jakieś rozjaśnienia dla Was. Z tych czytań ogólnych, które bardzo proszę, traktujcie w celach rozrywkowych. Ja tutaj nikogo nie straszę, to też nie jest żadna wyrocznia, to nic nie jest wyryte w skale. Tak, żebyście mieli po prostu tą przyjemność, chwilę oddechu dla siebie, nie wiem, po całym na przykład ciężkim dniu, żeby móc się właśnie też wyciszyć. O to tutaj chodzi w tych horoskopach. Bo tak jak powiedziałam, to ma być przyjemność dla Was. Zatem tak to w ten sposób bardzo proszę traktujcie. No i co? Będziemy zaczynać dla barana dzisiaj to czytanie. Jest ono dla Waszego najwyższego dobra. Prośba ode mnie, jeżeli Wam się te czytania podobają i zaglądacie na mój kanał, zachęcam do włączenia subskrypcji. Tak, abyście też mogli otrzymywać powiadomienia, kiedy się coś nowego pojawia na kanale, żeby można było też z tego tutaj skorzystać jak najbardziej. Bardzo cenię sobie Wasze reakcje, czy obojętnie, czy to jest kciuk w górę, czy w dół. Dla mnie to jest bardzo ważne i też tutaj proszę z tego miejsca Was o aktywność. No i chyba tyle. Będziemy zaczynać to czytanie. Jest ono dla Waszego najwyższego dobra i będziemy sobie patrzeć, jakie tutaj są energie dla Was na miesiąc marzec 2021 roku dla Barana. Dobrze. Pierwsza karta, energia wyjściowa tutaj miesiąca marca. To mamy rycerza mieczy, tak? Rycerza mieczy, który jest energią bardzo asertywną. Tutaj jest duże podparcie na intelekcie, na informacjach, na słowie, na to, w jaki sposób się komunikujemy też. Więc tutaj, jeżeli chodzi o miesiąc marzec, to są kwestie właśnie bardzo, bardzo szybkiej też komunikacji, ale jak najbardziej tutaj na wysokim poziomie właśnie intelektualnym, tak? Więc to jest wyjściowa energia dla was na marzec. Czyli tutaj może być spora praca umysłowa, ale przede wszystkim właśnie kwestie komunikacji z otoczeniem, z bliskimi tutaj dla Was barany, jeżeli chodzi o miesiąc marzec. Zobaczymy sobie, jak tutaj będzie wyglądać całe to czytanie. I będziemy patrzeć tutaj dalej. W głębokich uwarunkowaniach mamy kartę 5 denarów, co może mówić o tym, że jest czegoś brak. To są kwestie też tęsknoty, braku być może właśnie gdzieś tam porozumienia, tak? Znalezienia go. Więc tutaj
Rycerz mieczy jak najbardziej może mówić o tym, że będziecie być może wychodzili z tą komunikacją lub też ona będzie do Was docierała. Bo tak jak powiedziałam, 5 denarów mówi często o brakach, o niedosytach. W związku z tym tutaj ta energia wiodąca może wskazywać faktycznie na to, że są potrzeby gdzieś tam skomunikowania się, przepracowania być może też czegoś tutaj. Także tak wygląda. Jakie są tego źródła i przyczyny? Tu mamy kartę Księżyca. Więc to mogą być kwestie jak najbardziej związane z, po pierwsze z intuicją naszą. Karta Księżyca bardzo, bardzo często namawia właśnie do tego, aby się kierować tutaj swoją intuicją przede wszystkim. Więc może tutaj to będą kwestie przy piątce też denarów, która właśnie mówi o brakach, tak? Komunikacyjnych czy w kontaktach, tutaj ta intuicja może tutaj pchać i Wam coś podpowiadać. Również to, co się dzieje w momentach wyciszenia naszego, tak? Czyli gdzieś tam zamykamy sobie dany dzień i wieczorem często tak jest, lub nawet gdy śnimy w tym momencie, coś jakieś obrazy zaczynają do nas docierać, albo też sygnały właśnie z podświadomości naszej, tak? Więc to są kwestie tego, że może właśnie tutaj też intuicja będzie grała te pierwsze skrzypce i będzie podpowiadała, że warto może wyjść z komunikacją, coś wyjaśnić, coś rozjaśnić tutaj. Ale drugie też znaczenie karty Księżyca to są często niewiadome, to są kwestie bardzo często też gdzieś tam mówiące o ryzyku. Natomiast tutaj ja bym powiedziała, że może będzie potrzeba właśnie przy 5 denarach, tak, przy tej karcie tutaj kwestia uzupełnienia właśnie jakiegoś braku informacji, czy komunikacja, która nie jest klarowna i jasna tutaj dla nas i wzbudza jakieś nawet wątpliwości często. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te nasze 3 karty dzisiaj u Was w tym czytaniu, odnoszę takie wrażenie, że faktycznie tutaj trzeba będzie o coś może dopytać, po coś sięgnąć, albo gdzieś tutaj jest wskazanie na sięgnięcie do innych może źródeł, tak? Informacji, których tutaj gdzieś brakuje, lub może przez luki komunikacyjne nie docierają do nas, na to warto zwrócić tutaj uwagę. Natomiast, tak jak powiedziałam, główna i dominująca energia to jest właśnie ten nasz rycerz mieczy, który jest bardzo szybki. Bierze też sprawy w swoje ręce, działa bardzo aktywnie, więc odnoszę takie wrażenie tutaj, że dla Was, barany, jeżeli chodzi o ten miesiąc marzec, to mogą być właśnie kwestie tego brania spraw w swoje ręce tutaj, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji. Czy właśnie o kontakty z najbliższymi, z otoczeniem. Być może tutaj tęsknota też za kimś, brak jakiejś osoby. Może tutaj namawiać wręcz do tego, aby właśnie zrobić ten krok do przodu, żeby wyjść przed szereg też, tak? W przyszłości pokazuje się karta trzech mieczy, więc może to są kwestie jakieś właśnie wyjaśniające też, bo karta trójki mieczy w przeszłości, niedalekiej przeszłości, która tutaj nam też wpływa na cały ten układ dzisiaj dla Was, to są kwestie gdzieś tam bolesnych faktów, które do nas docierają, więc tutaj może potrzeba sięgnięcia właśnie do źródeł i zastanowienia się, co było też tego powodem, tak, że gdzieś tam jakieś może rozczarowania, czy właśnie kwestie tego dojścia do pewnych faktów, które do nas dotarły i spowodowały tutaj, obudziły gdzieś tam energię taką, gdzie chcemy się dowiedzieć, tak, więcej na ten temat. Więc w ten sposób to wygląda.
Jaka jest wasza postawa? Wasza postawa to są trzy puchary tutaj. W związku z tym tu są bardzo, bardzo duże chęci dotarcia do źródeł całej tej sytuacji, tak? Dlaczego tutaj czegoś brakuje? Dlaczego powstała jakaś luka komunikacyjna być może lub luka właśnie w kontaktach? A tutaj, jeżeli chodzi o waszą postawę barany, mamy bardzo fajną kartę trzech pucharów, która właśnie mówi o radości z bycia w grupie, tak? Z bycia w towarzystwie, z funkcjonowania właśnie wśród ludzi, wśród otoczenia, które jest tutaj ważne dla nas. Więc to jest bardzo fajna postawa, która właśnie też zachęca do tego, aby wszelkie niejasności czy wszelkie braki tutaj uzupełnić i gdzieś tam porozjaśniać, dopytać o coś. Ta trójka pucharów, mam wrażenie, że właśnie ona tutaj może u was, barany, wpływać bardzo na tą postawę, o której mówi dzisiaj tutaj król mieczy w tym układzie u was. I właśnie jego zachęcać też tutaj do działania. Jak się pokazuje przyszłość? Diabeł. Diabeł, który mówi o naszych lękach, więc też tutaj jest spójny z kartą Księżyca. Jest to druga karta też dzisiaj z Arkan Wielkich, więc tutaj chodzi o rzeczy ważne, tak? Jest tutaj jakaś ważna, mam wrażenie, istota całej tej sytuacji i ogromne chęci dotarcia do jej źródeł, tak? Czyli do rozwiania wszelkich tutaj wątpliwości i właśnie uzupełnienia tych braków, o których mówi nam karta pięciu denarów dzisiaj w tym rozkładzie. Natomiast diabeł nam tutaj stoi dzisiaj, zaraz zajmuje kolejną pozycję po karcie trójki pucharów, więc mam wrażenie, że tutaj chodzi o pozytywne nastawienie i o to, żeby zwalić tą niefajną energię, o której mówi karta trzech mieczy, tak? Która mówi o bolesnych faktach, prawdach, które do nas gdzieś tam docierają, ale to są oczywiście też kwestie tego przysłowiowego gdzieś tam wbijania nam szpilki przez otoczenie, czy właśnie kwestie jakichś tam nawet i drobnych rozczarowań, bo to są arkana małe, więc to nie są jakieś wielkie dramaty, tak bym powiedziała. Natomiast w korespondencji z kartą trzech pucharów tutaj ten diabeł może mówić faktycznie o tym, żeby zmienić tę energetykę. I on bardzo tutaj namawia dzisiaj do tego, ten komplet tych dwóch kart tutaj. Żeby zmienić tą energetykę, żeby było przyjemnie, żeby pozbyć się negatywnych właśnie wszelkich emocji i wszelkich energii. A być może przy karcie właśnie tutaj pięciu denarów, którą dzisiaj tutaj mamy, o zaciskaniu może wręcz nawet więzi, ja bym powiedziała, międzyludzkich tutaj, tak? Bo tak jak mówię, pięć denarów mówi nam o brakach. Często mówi o tęsknocie, o tym, że nam czegoś brakuje lub kogoś tutaj. W związku z tym ten diabeł, on tutaj mi się pokazuje w pozytywie, a nie w negatywie dzisiaj u was, barany, w tym rozkładzie, z tego względu, że tak jak powiedziałam, jednym z wielu znaczeń karty diabła tutaj jest również fakt, że mówi on o przyjemnościach. O przyjemnościach takich materialnych, namacalnych, tak? O wszystkich tych rzeczach, czynnościach, które się tutaj toczą na ziemi i w naszym życiu, które właśnie wprowadzają przyjemność, dają nam przyjemność, powodują właśnie radość. Więc tutaj w ten sposób to wygląda. Jaka jest wasza postawa tutaj dzisiaj? A wasza postawa to jest królowa denarów, karta z żywiołu ziemi, która mówi przede wszystkim o bardzo dużej dojrzałości, o dużym uziemieniu, o realnym patrzeniu na wszystko to, co się dzieje dookoła mnie,
na wszystko to, co mnie otacza. I tu jest właśnie to, to też duże uziemienie, o którym ja często mówię przy tej karcie, tak? Czyli sprowadzenia tego dosłownie na ziemię, tak bym powiedziała. O realnych, namacalnych też efektach tego, co jest z kolei też spójne z wyjściową naszą energią rycerza mieczy, który bierze sprawę w swoje ręce, chce zadziałać, chce tutaj wszystko wyjaśniać, wychodzi z komunikacją. Natomiast, tak jak już wielokrotnie na pewno słyszeliście, królowa monet jest energią bardzo, bardzo, bardzo uziemioną. To jest też kontakt z ziemią. Ona bardzo dobrze się porusza po sferze materialnej, tak? Tej codziennej, przyziemnej naszej. I tu jest duża też cierpliwość, która jest w opozycji do naszego rycerza mieczy, więc z jednej strony jest wysokie skoncentrowanie na intelekcie, na rozsądnym używaniu słów w komunikacji. To jest, tak jak mówię, położenie nacisku na wysoką inteligencję, co właśnie razem z kartą królowej monet tutaj dzisiaj w komplecie powoduje właśnie tą dojrzałość, bo rycerz mieczy, który jest też bardzo asertywny, ale też bardzo rzeczowy. Więc tutaj te dwie karty mi bardzo mocno dzisiaj pasują do siebie. Z tego względu, że właśnie mamy koncentrację na intelekcie, wyważenie tej energii, skupienie na rzeczowości i na argumentach, które ciężko jest zbić. Więc tak jak powiedziałam, to jest ta rzeczowość. Natomiast królowa monet tutaj dokłada tę dojrzałość i to właśnie takie twarde stanie na ziemi, czyli konkrety. Natomiast jest to też energia bardzo, bardzo cierpliwa tutaj. Jak Was widzi otoczenie? Osiem buław, czyli właśnie kolejne potwierdzenie. Tutaj mamy karty, która stoi na pozycji naszej energii wyjściowej dzisiaj w tym czytaniu. To, co powiedziałam, rycerz mieczy, który przekazuje informacje, tak? W bardzo konkretny, rzeczowy sposób. Wysuwa tutaj argumenty na pierwszy plan, a otoczenie widzi Was właśnie w tej energii właśnie, która bierze te sprawy w swoje ręce, tak? Wysyła tę komunikację. Tu jest bardzo duża też otwartość. Karta z żywiołu ognia, czyli skupienie też bardzo mocne na działaniu tutaj. I tak jak powiedziałam, to są konkrety i to jest branie właśnie spraw w swoje ręce. Że ja chcę się skomunikować, wychodzę z tym na zewnątrz, wysyłam, komunikuję się. Także tutaj, jeżeli chodzi barany o ten miesiąc marzec, to odnoszę takie wrażenie, że właśnie może być bardzo, bardzo intensywnie pod względem otwartości na kontakty wszelkiego rodzaju, na rozwiewanie wszelkich wątpliwości, na uzupełnianie braków, tak, jeżeli nastąpiły komunikacyjne, ale też właśnie poprzez tę kartę ósemki buław wychodzenie też z inicjatywą, tak? Wykazywanie się nią, pokazywanie na zewnątrz chęci, jakie ja mam. I tu jest właśnie ta duża otwartość, duża bardzo potrzeba i chęć zadziałania. Nadzieje, obawy to jest karta szóstki pucharów, która jest bardzo też pozytywną energią, taką bardzo przyjazną. To jest karta, która mnie się bardzo kojarzy z takim ciepłem, niewinnością i właśnie z taką bardzo przyjazną energią. I tutaj mam wrażenie, że są oprócz tego, że bierzemy te sprawy w swoje ręce, komunikujemy się, wychodzimy z inicjatywą na zewnątrz, to jeszcze w nadziejach i obawach właśnie mamy tę przyjacielską kartę szóstki pucharów, która też mówi o powrocie o powrotach do źródła, tak? Do źródeł naszych, gdzieś tam przypominania sobie
wszystkich tych przyjemnych kwestii, które niesie przeszłość i właśnie korzenie, z których wyrośliśmy. Że to jest właśnie takie sięganie też do źródeł i może to jest właśnie też potrzeba do oczyszczenia emocjonalnego jakiejś danej tam sytuacji, żeby oczyścić energetykę danego miejsca czy kontaktów właśnie tutaj międzyludzkich. Tutaj jest energia bardzo taka czysta. To jest bardzo często na karcie szóstki pucharów mamy dzieci pokazane, tak, które są niewinne, komunikują się właśnie w taki sposób bez oporów, ja bym też powiedziała. I o tym też właśnie tutaj mówi karta ośmiu buław dzisiaj w tym czytaniu. Więc duża potrzeba i chęć, odnoszę wrażenie, oczyszczenia jakiejś tam atmosfery, tak bym to powiedziała. No i możliwy i potencjalny wynik tutaj dzisiaj w tym czytaniu u Was to jest karta wisielca, która też bym powiedziała, że wnosi bardzo dużo pozytywów do tego czytania, z tego względu, że wisielec, on się nie odwraca głową w dół bez powodu, natomiast on mówi właśnie o odwrocie danej sytuacji o 180 stopni, ale też o kwestiach przy kontaktach międzyludzkich. Bardzo często mi wnosi o dużej empatii, która z nas wypływa, z tego względu, że to jest taki moment, gdzie gdzieś tam zamieniamy się rolami, tak? Próbujemy się przymierzyć w buty danej osoby. Tu jest duża cierpliwość, dużo empatii, dużo bardzo chęci. Gdzieś tam odnoszę właśnie wrażenie, że oczyszczenia jakiejś tam atmosfery czy jakiejś tam sytuacji. Więc to jest bardzo pozytywne, że jest duża chęć działania. Tutaj mamy właśnie kartę z Waszego żywiołu, z żywiołu ognia, branie spraw w swoje ręce, ale też wychodzenie właśnie z własną inicjatywą po to, żeby właśnie tutaj obrócić coś o 180 stopni i taki jest możliwy i potencjalny wynik. Bardzo fajna energia, na pewno z tą energetyką wynik tutaj do danej tej sytuacji może być jak najbardziej pozytywny. I tego Wam, kochani, bardzo, bardzo mocno życzę na miesiąc marzec. Zdrówka, pozytywów, uśmiechu na twarzy, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech Wam świeci słońce. I tyle ode mnie na dzisiaj. Słyszymy się niedługo na kanale i na kolejnych czytaniach. Zapraszam Was bardzo serdecznie do rozejrzenia się na moim kanale, do zostawiania komentarzy, reakcji w postaci kciuka w dół bądź kciuka w górę tutaj dzisiaj. No i subskrybujcie, tak po to, żeby wiedzieć, co się dzieje. Będą z dnia na dzień uzupełniane kolejne czytania. Także zachęcam też do odwiedzenia tej strony www, o której Wam powiedziałam na początku tego filmu dzisiaj tutaj, tak aby poszerzyć wiedzę na temat swojego horoskopu, na temat wpływu innych znaków na Was. No i też zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów. Być może tam znajdziecie też jakieś uzupełnienie dzisiaj do tego czytania. A z tego miejsca Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i słyszymy się niedługo na kanale. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.